Kochani, dobrym sposobem nieraz rozpoczęcia kazania jest przytoczenie historii. Ja nie mówię, że ta historia ma być zamiennikiem Bożego Słowa. Absolutnie nie. Czasem trzeba się naprawdę natrudzić, by znaleźć jakąś historię. Czytałem, że nieżyjący już amerykański ewangelista Billy Graham miał do tego ponoć kilka osób zatrudnionych na cały etat. Miał się zajmować tylko i wyłącznie, ci ludzie mieli się zajmować tylko i wyłącznie wyszukiwaniem historii, które były potrzebne Billiemu Grahamowi. U nas dobrze tak jeszcze nie jest, ale do dzisiejszego kazania znalazłem przykład, przy którym razem z żoną roześmialiśmy się serdecznie. Autorem tego przykładu jest inny Amerykanin, Chuck Swindoll. Ja myślę, że wielu z was kojarzy to nazwisko. Między innymi, kiedy słuchamy może radia CCM, Chuck Swindoll ma swoje rozmyślania, tłumaczy je pastor Zygmunt Karel. I powiadam wam, podziwiam odwagę pastora Chucka Swindolla. Sam bałbym się takich sformułowań użyć, ale jak mówią moje dzieci, cytować można. A więc posłuchajcie tej historii. Przyjechałem kilka lat temu do dużego centrum handlowego i szukałem wolnego miejsca do zaparkowania. W końcu znalazłem jedno miejsce i uznałem, że choć będzie trochę ciasno, dam radę wcisnąć się moim samochodem, pomimo że będę miał wielki problem z otwarciem drzwi tak, by nie dotknąć drzwi auta stojącego obok. Jeśli coś takiego się przydarza, stanowi to problem dla większości ludzi, którzy chcą, aby ich samochód wyglądał nieskazitelnie. Faktycznie, wydostanie się z mojego małego autka tak, by nie drasnąć wozu sąsiada, było nie lada wyczynem. Był ze mną mój syn, wtedy jeszcze mały, który bez problemu wyśliznął się na zewnątrz. Za to ja, choć starałem się być bardzo ostrożny, lekko stuknąłem drzwiami sąsiednie auto. Zaniepokoiło mnie to, więc wytarłem bok samochodu, by się upewnić, że wszystko jest w porządku. Nie było najmniejszego wygniecenia czy zadrapania. Robiąc to, zauważyłem jednak, że w samochodzie siedzi kierowca. Uśmiechnąłem się więc, przeprosiłem i powiedziałem, że nie ma żadnego śladu. Ale jemu wcale nie było do śmiechu. Zamknąłem drzwi i poszedłem do sklepu, który miał duży, przeszklony front. Coś jednak kazało mi się odwrócić i spojrzeć, co dzieje się za moimi plecami. Kiedy to zrobiłem, ze zdumieniem zobaczyłem, że kierowca obchodzi swój samochód, otwiera tylne drzwi i kilkakrotnie uderza w mój błotnik. W pierwszym odruchu miałem ochotę oddzielić jego głowę od reszty ciała. To była moja pierwsza reakcja. Ale pomyślałem, jaki by to był skandal. Pastor zabija człowieka na parkingu, a na dodatek on jest większy ode mnie. Pomyślałem, że mogłoby być dużo gorzej. Pewien człowiek zabija pastora na parkingu, więc dałem sobie spokój. Mój mały syn trzymał swoją dłoń w mojej i sądziłem, że niedobrze by było, gdyby zobaczył, że jego tatuś leży rozsmarowany na asfalcie. Więc odpuściłem. Coś jednak zrobiłem. Zastosowałem w tej sytuacji rzadką w moim przypadku cnotę cierpliwości. I odszedłem. I wiecie co? To wydarzenie stanowi dobre wspomnienie w moim umyśle. Kiedy wracam pamięcią do tego dnia i przypominam sobie, że zrezygnowałem z czegoś, co mogło doprowadzić do bardzo nieprzyjemnej sytuacji, jestem wdzięczny, że to zrobiłem. Tyle Chuck Swindoll. Zastosowałem w tej sytuacji rzadko w moim przypadku cnotę cierpliwości. Kochani, ilu z nas powtórzyłoby za pastorem Swindollem, że w jego życiu ta cnota jest rzadką cechą? Jesteście cierpliwi? Że jest wręcz deficytową cechą. Cnotą, której brakuje nam niemal ustawicznie, bo my nie lubimy czekać. Od rana do wieczora pragniemy dostać wszystko tu i teraz, najlepiej zaraz, natychmiast.
Jak nasz 3-letni wnuk, który płakał, bo chciał zabawkę zamówioną w internecie odebrać natychmiast w paczkomacie. Niestety, jak wiecie, życie nie przystaje do naszych oczekiwań. I najczęściej na wszystko musimy czekać. Czekamy w kolejkach, czekamy u lekarza, czekamy w metrze, w korkach, w urzędach, u fryzjera, no chyba, że widzicie mnie, więc ja nie czekam w kolejce na fryzjera. Nawet w domu nie da się wyjść, by nie czekać na płaczące dzieci, na guz drżącego się współmałżonka, marudzącego rodzica. I w ciągu dnia wszędzie czekamy na niepunktualnych klientów, spóźniony autobus, niesolidnego mechanika. Praktycznie stale na coś czekamy i trudno nam zastosować w tych momentach rzadką cnotę cierpliwości. Pół biedy, kiedy jesteśmy jeszcze wtedy wyspani, jesteśmy wypoczęci. Gorzej, kiedy dzieje się to w momencie, gdy wracamy zmęczeni po pracy. I wtedy wystarczy mała iskierka, by nastąpił wybuch. A o tę iskierkę naprawdę nie trudno, bo szef był tego dnia wyjątkowo niesprawiedliwy. Ktoś wepchnął się przed nami w korku ulicznym, a my w momencie niecierpliwości pokazujemy pewien odruch, pewien znak, symbol. W Biedronce albo w Lidlu kasę obsługiwała nowa kasjerka, albo nie umieliśmy sobie poradzić z kasą samoobsługową. Też to macie? Jak mam trafić do kasy samoobsługowej, to lepiej w kolejce poczekać. A gdy wchodziliśmy do domu z pudłem pewnych zakupów, na progu potknęliśmy się o rozrzucone zabawki starego psa, lądując na podłodze razem z pomidorami, rzodkiewką, rozsypaną mąką i bułką tartą. I co wtedy? Jak się zachowujemy? Jak reagujemy? Mówimy ślamazarnie, bez emocji, oj, kiepski dzisiaj dzień mam. Czy też wybuchamy jak wulkan włoski, jak Etna. Leje się lawa słów, a my jesteśmy rozpaleni do granic wytrzymałości, jak magma. Przyznajmy, drodzy, szczerze, która z tych dwóch postaw jest nam bliższa? Spokój? Nic się nie dzieje? Czy też wybuchamy? Czy w takich nawet błahych, ale denerwujących sytuacjach cechuje nas cnota cierpliwości? Czym w ogóle jest cierpliwość? Za chwileczkę przejdę do tekstu kazania. Według słownika cierpliwość to zdolność znoszenia w sposób spokojny, opanowany, opóźnienia, zwłoki, trudności, przykrości, cierpień, trudnych sytuacji. Jest to niezrażanie się przeciwnościami i trudnościami. Synonimami cierpliwości jest opanowanie, wytrwałość. Biblia w wielu miejscach mówi o cierpliwości. I chciałbym przytoczyć fragment z listu Jakuba. Od pewnego czasu w Malince realizuję list Jakuba. Akurat ten fragment jest teraz przeznaczony, więc może z was niektórzy będą zaskoczeni. Ale w liście Jakuba, w 5 rozdziale, wierszak od 7 do 11, Jakub pisze następujące słowa. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umacniajcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni, oto sędzia już stoi u drzwi. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba, oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Kochani,
Żeby zrozumieć, jak ważne i nowatorskie jest nauczanie o cierpliwości w pierwszym Kościele, musimy sobie uświadomić, że określało ono postawę człowieka, który mógł się zemścić, gdyby chciał, lecz świadomie zrezygnował z przysługującego mu prawa zemsty. Bowiem kultura grecka funkcjonowała na zupełnie innych zasadach. Oczywiście my funkcjonujemy zupełnie na innych zasadach. To jest zupełnie inna rzeczywistość, w której żyjemy. Natomiast, żeby wejść w tekst listu Jakuba, nie tylko w tekst listu Jakuba, ale tekst listów Nowego Testamentu, musielibyśmy troszeczkę wgryźć się w kulturę tamtych czasów, kulturę grecką. W kulturze greckiej podziw wzbudzał człowiek, który wszystkie siły mobilizował, by się zemścić i tę zemstę realizował. W kulturze greckiej, a więc w czasach, kiedy powstawał Nowy Testament, podziw wzbudzał człowiek, bądź z podziw wzbudzali ludzie, którzy wszystkie siły mobilizowali, by się zemścić i takową zemstę realizowali. Postawa, do której nawołuje Jakub, czyli okazywanie cierpliwości, zupełnie nie mieściła się w głowie odbiorcom listu Jakuba, którzy żyli zupełnie w innej rzeczywistości. To było zupełnie coś nowego, coś niespotykanego. Oni byli przygotowani do czegoś, a teraz Jakub przedstawia im zupełnie inne podejście. No i był problem. Bo to było nauczanie zupełnie nowe, niespotykane. Kochani, Jakub naciska, by w obliczu zła wykazywać się wielkodusznością. W obliczu prowokacji nie brać odwetu, nie osądzać. By zachowywać spokój, równowagę wobec trudności, przykrości, cierpień. By nie zrażać się trudnościami, być wytrwałym, opanowanym, tolerancyjnym, wyrozumiałym wobec słabości, upadków innych ludzi. Kochani, potrzebujemy cierpliwości do znoszenia złego, niewłaściwego traktowania przez innych. Zawsze mamy wybór. Zawsze mamy wybór. Albo oddać tym samym, albo zrobić zupełnie inaczej. To jest nasz wybór. To jest nasza decyzja. W myśl przysłowie, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Ale jeżeli w ten sposób będziemy funkcjonować, zaczyna się pewna spirala nienawiści. I albo masz odwagę i determinację, żeby ją przerwać i zachować się inaczej, albo kontynuować zachowania, co do których jesteś już przyzwyczajony. To jest nasza decyzja. Wtedy, gdy zostaliśmy przez kogoś źle potraktowani, dotknięci, znieważeni, niesłusznie obarczeni winą, gdy ktoś nas prowokuje, podrywa nasz autorytet, to jest nasz wybór, nasza decyzja. Czy robimy tak samo, jak ktoś zrobił ze mną, czy zrobimy inaczej? Właściwa reakcja na zniewagę, zgodna z biblijnym przesłaniem, nazywana jest w tłumaczeniu, jednym z angielskich tłumaczeń, świętą cierpliwością i oznacza zdolność znoszenia przez długi czas niewłaściwego traktowania przez innych ludzi bez niechęci i goryczy. Zdolność znoszenia przez długi czas niewłaściwego traktowania przez innych ludzi bez niechęci i goryczy. Ale skąd taką cierpliwość brać, jeżeli wszystko nas drażni, irytuje, doprowadza do szewskiej pasji? Będziemy sobie mówić, będę spokojny, będę cierpliwy. Czy to jest sposób? Czy zrobimy tak jak Piotr? 7 razy? A 8 razem już z nawiązką wyrzucę? Czy też bez względu na to, jak inni podchodzą do ciebie, jak cię traktują, zachowamy się zupełnie inaczej? Skąd taką cierpliwość brać? Jedynym źródłem jest moc, jaką możemy czerpać od naszego Pana, z relacji z Nim, moc Ducha Świętego. Apostoł Piotr w swoim drugim liście, gdy zwraca się do niewolników, którzy potrzebowali cierpliwości w obliczu niewłaściwego ich traktowania przez Panów, pisze, by szli za przykładem Chrystusa,
Który? Jak pisze Piotr. Gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Jak słowa Piotra mają się w stosunku do naszej reakcji? Gdy mu złorzeczono, to my nieraz złorzeczymy. Gdy my jesteśmy znieważeni czy zlekceważeni, znieważamy innych, lekceważymy innych. Kochani, normalną ludzką reakcją jest odwet. Natomiast Pan Jezus jest przykładem najwspanialszej cierpliwości. Co więc robić, gdy mamy ochotę oddać pięknym za nadobne, by się odgryźć, by zrobić tak, by naszemu krzywdzicielowi poszło w przysłowiowe pięty? Co zrobić? Macie przygotowaną jakąś propozycję? Ja mam. To nie jest odkrywcze. Modlić się za naszych krzywdzicieli. Ale też modlić się o siebie, by z Bożą pomocą móc przebaczyć. Czy jest to łatwe? Nie. Ale nie jest niemożliwe. Kochani, swoje reakcje, brak cierpliwości i cierpkie słowa, jakie nieraz padają z naszych ust, tłumaczymy tym, że zostaliśmy sprowokowani. My zawsze jesteśmy w stanie się wytłumaczyć. Zawsze jesteśmy w stanie powiedzieć, że to w końcu nie my jesteśmy winni, tylko że zachowaliśmy się tak, dlatego że to była konsekwencja działań, które miały miejsce przedtem. A nam nie zostało nic innego, jak zrobić to samo. Albo powiedzieć, trudno, taki już jestem i nic na to nie poradzę. Nic ja na to nie poradzę. Drodzy, zamiast tłumaczyć się w ten sposób, jeżeli rzeczywiście jesteśmy dotknięci, jeżeli wybuchnęliśmy, to po pierwsze musimy uznać wybuchy za grzeszny nawyk i przeprosić za to Boga. Po drugie, musimy powiedzieć przepraszam, a to nam bardzo trudno wychodzi. Lubicie przepraszać innych ludzi? Różnie to jest. Czy jest nam łatwo powiedzieć przepraszam, choćby nawet gdy chodzi o jakąś sprzeczkę małżeńską? Albo w relacji nas, rodziców, z naszymi dziećmi? Mi nie chodzi o to, że teraz czekamy, żeby dzieci nas przeprosiły. Lubimy przepraszać? Czy też czekamy, że to ta druga osoba przyjdzie i powie? Po trzecie, mamy się modlić, by Duch Święty pomógł nam się zmienić. Psalmista prosił w psalmie 141: Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich. Apostoł Paweł w liście do Efezjan pisze: wszelką pokorą, łagodnością, z cierpliwością znoście jedni drugich. A Jakub w swoim liście w pierwszym rozdziale pisze: niech każdy człowiek będzie nieskory do mówienia, nieskory do gniewu, bo gniew człowieka nie uczyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga, przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości. Ale kochani, tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że teraz robimy się cierpliwi w relacjach z innymi ludźmi, ale jest jeszcze jedna sfera, w której szczególnie potrzebujemy cierpliwości. Mianowicie chodzi o Boże działanie i Boże odpowiedzi. Potrzebujemy cierpliwości, gdy chodzi o Boże działanie i Boże odpowiedzi. Bo czasem Boża odpowiedź przyjdzie zaraz, od razu, ale czasami czekamy na nią latami. Być może od wielu lat modlisz się o zbawienie ukochanej osoby, o rozwiązanie jakiegoś problemu w rodzinie, o Bożą ingerencję czy spełnienie jakiegoś długotrwałego pragnienia, o zdrowie dla siebie albo dla kogoś z twoich bliskich. I masz wrażenie, jakby Bóg w ogóle nie słyszał. Jakby twoje modlitwy odbijały się od sufitu i wracały z powrotem. I czujesz się rozgoryczony i zniechęcony.
Pamiętacie historię Sary i Abrahama? 20 lat oczekiwania na narodzenie obiecanego syna. To była trudna lekcja cierpliwości, której w pewnym momencie nie zdali, szczególnie Sara. Nie upoważnia nas jednak to do osądzenia ich, bo nikt z nas nie wie, jak byśmy zrobili w podobnej sytuacji. A wielu z nas podobnie próbuje przyspieszyć Boże plany lub zastępować je własnym rozwiązaniem. Te jednak zawsze kończą się katastrofą. Dlatego Jakub pisze w tekście: bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umacniajcie serce swoje. Jeżeli popatrzylibyśmy do tego fragmentu, do tego tekstu, to Jakub wspomina o przyjściu Pana. Bądź cierpliwi aż do przyjścia Pana, bądź w innym tłumaczeniu, aż Pan przybędzie. Nie oznacza to tylko i wyłącznie powtórnego przyjścia Pana Jezusa. To także. Ale znaczy, bądźcie cierpliwi, dopóki nie objawi się Pan w tej danej sytuacji. A to troszkę zmienia sens. Uwspółcześnia. Bądźcie cierpliwi na przyjście Pana, ale Panie, kiedy Ty przyjdziesz? Tu chodzi o konkretną sytuację. Biblia jest bardzo życiowa. Bądźcie cierpliwi, aż Pan objawi się w tym danym momencie, w którym jesteś. Potrzebujesz cierpliwości, bo my często chcemy przyspieszyć ten moment, ale pamiętajmy, że Bóg ma przygotowany swój odpowiedni czas. On ma wszystko zaplanowane. Jemu nie wymyka się nic spod kontroli. Bóg działa. Często działa nie bezpośrednio, ale na przykład przez okoliczności. Ktoś to ujął tak. Prosiłem Boga o siłę. Bóg dał mi przeciwności, aby zrobić mnie silnym. Prosiłem Boga o mądrość. Bóg dał mi problemy do rozwiązania. Prosiłem Boga o dobrobyt. Bóg dał mi moc i krzepę. Prosiłem o odwagę. Bóg dał mi przeszkody do pokonania. Prosiłem o miłość. Bóg dał mi ludzi w kłopocie, aby im pomóc. Prosiłem o przychylność. Bóg dał mi okazję do wykazania się. Dostałem nie to, co chciałem, ale dostałem wszystko, czego mi było trzeba. Dostałem nie to, co chciałem, ale dostałem wszystko, co było mi potrzebne. Do czego? Bo Bóg wie lepiej. Jego spojrzenie jest o wiele dalsze. My widzimy to teraz. Bóg ma zupełnie inną perspektywę. Kochani, cierpliwość to owoc Ducha Świętego, a więc widoczne efekty Bożej obecności, Bożych zmian w naszym życiu. My byśmy chcieli teraz, modlimy się wieczorem, od rana jesteśmy cierpliwi. To jest proces. Owoc to jest proces. Potrzebny jest czas. Czy widzieliście kwiaty na jabłoni, a następnego dnia już było jabłka? Potrzebny był czas. Odpowiedni, właściwy czas. I Bóg daje ten czas. My często go nie rozumiemy. My byśmy chcieli już teraz, w taki sposób, jak my to widzimy. A Bóg jest Bogiem czasu. I wie, co, kiedy jest nam potrzebne. Kochani, choć najchętniej modlilibyśmy się: Panie, daj mi więcej cierpliwości natychmiast, i to nie działa. To jest cecha, która kształtuje się w naszym codziennym życiu, szczególnie w trudnych okolicznościach i która jest wynikiem działania Ducha Bożego w nas. Tak jak powiedziałem, Bóg zna sytuacje, w których albo poprzez które uczy nas cierpliwości i kształtuje w nas tę cechę. Dlatego właściwą i potrzebną rzeczą nie tylko w naszym codziennym życiu, jak również duchowym życiu powinna być modlitwa: Panie, daj mi więcej cierpliwości. I myślę, że byłoby dobrą rzeczą, żebyśmy od dzisiaj, patrząc na życie, które nie jest łatwe, patrząc na relacje, jakie mamy z naszymi żonami, mężami, dziećmi, sąsiadami, żebyśmy od dzisiaj, jeżeli tego nie robimy, modlili się: Panie, daj mi
więcej cierpliwości. Żeby moje życie, moja postawa w konkretnych sytuacjach była błogosławieństwem i zachętą. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić.